witam Was w nowym vlogu, takim weekendowym vlogu tak naprawdę. Ja popijam sobie kawę, przyszłam tutaj trochę popracować. Postanowiłam, słuchajcie, nagrać takiego weekendowego vloga, dlatego że, nie wiem, jakoś dawno nie miałam takiego weekendu w domu. Tu jakieś spotkania, tu był jakiś wyjazd, tu rodzice na przykład byli, więc cały czas coś, nie miałam takiego weekendu, wiecie, totalnie dla siebie. Wiecie, jakiś odpoczynek, relaks. Więc ten weekend właśnie taki ma być. Co prawda działam, jeżeli chodzi o YouTube'a i internet, ale wiecie, tak troszeczkę zwolnić, nie musieć się nigdzie spieszyć na jakieś spotkania, imprezy, na cokolwiek i po prostu trochę zluzować. Wstałam dzisiaj dosyć wcześnie, bo przed 8, ale przynajmniej zrobiłam trening, wykąpałam się, pomalowałam się i byłam dosyć szybko gotowa do dnia. Potem wstawiałam pranie i zaczęłam robić takie rzeczy, które zwykle właśnie robiłam w weekendy, w soboty, czyli jakieś tam, wiecie, porządki w mieszkaniu i tak dalej. No ale teraz już działam, jeżeli chodzi o YouTube'a, a ewentualne porządki, czy wiecie, jakieś sprzątanie dokończę później. Ogólnie plan na ten weekend mam taki, żeby po pierwsze nadrobić montaż wszystkich filmów, czyli zmontować wszystko to, co mam nagrane, więc zaraz siadam do montowania poprzedniego vloga, którego widzieliście z tygodnia. Chcę Wam wstawić też przegląd szafy, więc tym też się zajmę. Później chciałabym wyjść w parę miejsc i sobie dzisiaj wszystko pozałatwiać. Niby jutro są sklepy otwarte, jest niedziela handlowa, ale jakoś niekoniecznie mi się, wiecie, pali do tego, żeby w niedzielę chodzić po sklepach, a muszę kupić soczewki, jakieś tam parę rzeczy, które mi się pokończyły, może jeszcze zajadę do Lidla, także dzisiaj chciałabym to załatwić, ale najpierw rzeczy komputerowe, internetowe, dopiero potem gdzieś tam sobie pojadę. Trochę się ciemno zrobiło, ale dzisiaj jest taka dziwna pogoda, słuchajcie, że raz słońce jest, raz go nie ma, niby nie pada, ale sami widzicie, jakoś tak ciemnawo. Także tak, spędzimy sobie razem weekend. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj chciałabym sobie coś obejrzeć. Ostatnio Wam mówiłam właśnie, że jest nowy sezon Uwięzionych i nadal nie obejrzałam, więc może to jest ten dzień. Wtedy jutro mogę sobie dłużej pospać, więc mogę zarwać nockę na oglądaniu serialu. No i tak, zobaczymy, co ten vlog przyniesie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja zabieram się do roboty, a z Wami widzę się za chwilę. Myślę, że trochę sobie zrobimy pielęgnacji jutro rano, bo zwykle w niedzielę robiłam sobie właśnie takie mini spa, tak jak Wam kiedyś wstawiłam vloga. Niedzielny vlog chyba się nazywał. To zwykle tak wyglądały moje niedziele. I szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy miałam ostatnio taką niedzielę, więc na pewno sobie dłużej pośpię, może poleżę przed telewizorem. Lubiłam sobie w niedzielę, wiecie, tak zabrać kołdrę i polecieć do salonu przed telewizor i coś tam pooglądać, posiedzieć z kawą, zjeść śniadanie. Więc mimo tego, że poprzednie weekendy były również miłe i przyjemne, to cieszę się na taki weekend dla siebie, że wiecie, mogę troszeczkę wyluzować, nigdzie się nie spieszyć, zająć troszeczkę YouTube'em, nadgonić to, co gdzieś tam leży, a jest parę takich rzeczy. Tak, więc nadrobię sobie zaległości i mam nadzieję, że ten weekend będzie równie udany. No i że się pozytywnie naładuję na nowy tydzień, także zaczynamy do roboty. Dobra, słuchajcie, montaż skończony na dzisiaj, ale muszę Wam o czymś powiedzieć. Może Wam mignęło, bo w poprzednim vlogu nie, ale jeszcze w poprzednim był fragment, gdzie używam myszki do komputera. Jakiś czas temu dostałam od firmy Logitech sprzęt do przetestowania. No i stwierdziłam, że zanim Wam pokażę, to chciałabym przetestować, zobaczyć co i jak. I taka prosta rzecz, na którą się najbardziej cieszyłam, to myszka do komputera. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że odkąd sprzedałam swój stacjonarny komputer i montuję tylko na laptopie, no to nie ukrywam, że czasami no jest to męczące używanie jakby tylko tego touchpada na laptopie i przydałaby się myszka. I miałam cały czas w planach, kupię sobie myszkę do laptopa i jakoś zawsze o tym zapominałam, cały czas to odkładałam i cały czas montowałam tylko, wiecie, na laptopie z tym touchpadem. I odkąd mam myszkę, to pracuje mi się o wiele, wiele lepiej. Jest to naprawdę wygodne, no nie jest to odkrycie Ameryki, że wygodnie się pracuje z myszką, ale zdecydowanym plusem tej myszki jest to, że wygodnie
się ją trzyma po prostu w dłoni. Ma fajny ergonomiczny kształt i to, co mi się najbardziej podoba, to to, że możecie sobie te wszystkie przyciski dostosować do siebie, poustawiać tak, jak Wam się podoba. Z boku mamy coś takiego do scrollowania, co jest w ogóle idealne. I to, że można sobie właśnie te wszystkie przyciski dostosować pod siebie, poustawiać, świetnie się sprawdza przy montażu czy przy obróbce zdjęć. Także już trochę pomontowałam i mogę Wam polecić tą myszkę w 100%. Ten film powstaje w ogóle we współpracy z marką Logitech, więc bardzo się cieszę, bo powiem Wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona ich sprzętem. Więc bardzo się cieszę, że dzięki tej współpracy jakby jakość pracy przy komputerze u mnie się poprawiła, że przyjemniej mi się w ogóle te filmy montuje, wygodniej i właśnie, że mogłam sobie poustawiać te przyciski pod program do montowania. Czyli na przykład tutaj mamy właśnie to do scrollowania, czy do przesuwania filmu, jak montuję. Tutaj też mamy normalnie to pokrętło, no i te przyciski możecie sobie wszystko poustawiać. Także jeżeli szukacie jakiejś myszki, albo tak jak ja, pracujecie, nie wiem, z filmami, ze zdjęciami, w Photoshopie i pracujecie na laptopie, a nie macie do niego myszki, to ja Wam naprawdę polecam się nad tym zastanowić. Ja jestem z tej bardzo zadowolona, zostawię Wam informacje w opisie, więc możecie sobie wejść w link i poczytać. Nie rozstaję się i jak tylko montuję, to myszka jest zawsze obok. A druga rzecz przydatna to jest kamerka. Pomyślcie sobie, kurczę, kamerka przecież jest w laptopie, owszem, ale ta jakość nie jest najlepsza. Jest to kamerka streamcam, więc kamerka do streamowania, ale to, co jest fajne w niej, to to, że możemy nagrywać w poziomie, ale i też w pionie, więc idealne pod Instagrama, bo można nagrać, wiecie, jakiś filmik, który potem rzucicie na Instagram w lepszej jakości, niż by to było na przykład z telefonu. Tak samo mogłabym robić na przykład live'y dzięki tej kamerce na YouTube'a, a pamiętacie, że kiedyś u mnie takie live'y na YouTubie były często, tylko że ta jakość nie była najlepsza, nie miałam nigdy takiej zewnętrznej kamerki, dzięki której mogłabym takie live'y w dobrej jakości robić, a tutaj mam jakoś Full HD, więc ten obraz jest o wiele lepszy niż z takiej kamerki z laptopa. No i właśnie przy Instagramie, czy przy takich rzeczach, gdzie nagrywamy w pionie, bardzo fajnie to się sprawdzi, nawet do nagrania, wiecie, jakiegoś makijażu na Instagrama, albo po prostu jakieś pogadanki, czy Instastory zwykłego. Jeżeli, nie wiem, gdzieś tutaj siedzę i chcę coś Wam powiedzieć, to mogę wykorzystać kamerkę i nagrać właśnie w lepszej jakości. Także kto wie, może za jakiś czas pojawią się też live'y na YouTubie, skoro już mam jakby sprzęt z dobrą jakością, to myślę, że bez problemu mogłabym takie live wyrobić, ale oczywiście sprawdza się też rewelacyjnie przy zwykłych wideorozmowach. Wiecie, jak chcecie się z kimś dzwonić na kamerce, czy to na FaceTime, czy na czymkolwiek innym, to też jak najbardziej do takich rzeczy się sprawdza. Także jest to wielofunkcyjna kamerka, bo możecie właśnie nagrywać w pionie, w poziomie, nadaje się do streamowania, można właśnie transmitować, więc myślę, że jest to fajny sprzęt dla mnie, jako dla twórcy internetowego, bo mogę wykorzystać ją na różne sposoby, ale oczywiście Wam też może się sprawdzić, jeżeli szukacie jakiejś lepszej jakości, nie wiem, często prowadzicie jakieś rozmowy wideo przez internet, albo chcecie zacząć nagrywać filmy na YouTube'a, to myślę, że też się w tym dobrze sprawdzi, bo już testowałam i bez problemu mogłabym nagrywać filmiki dla Was na YouTube'a przez tą kamerkę i jakość byłaby naprawdę ekstra. Ja przychodzę Wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o jakość na tej kamerce. Mi się bardzo podoba to, że obraz jest taki ostry, że wszystko widać, a nie, że są jakieś piksele. Także myślę, że świetnie by się to sprawdziło do jakichś live'ów na YouTubie właśnie, także pomyślę nad tym, może jakiś zrobię za jakiś czas. Nie pamiętam, kiedy widziałam z kamerki taki przejrzysty obraz, więc to jest jak najbardziej na plus. Nie ukrywam, że jestem trochę gadżeciarą, w sensie lubię jakieś takie nowinki technologiczne, sprzęty, czy to, nie wiem, zegarki sportowe, czy to jakieś rzeczy do komputera, czy jakieś sprzęty domowe i tak dalej. Zawsze mnie interesowały jakieś takie właśnie gadżety, które pomagają, czy to właśnie w pracy przy komputerze, czy w domu, czy gdziekolwiek indziej. Także bardzo się cieszę, że mogłam ten sprzęt przetestować i naprawdę mogę Wam polecić, bo no świetnie się pracuje i nie chciałam jakby mówić tego od razu w jakimś pierwszym vlogu, więc tylko testowałam sobie po cichu, ale teraz już mogę Wam dać znać, że sprzęt jest godny polecenia, więc jeżeli zastanawiacie się nad jakimś może prezentem na święta dla kogoś już, to jest to jakaś myśl, bo czasami są takie rzeczy, których sami sobie nie chcemy kupić, a jednak coś jest komuś potrzebne, to myślę, że byłby to fajny pomysł na prezent. Przynajmniej ja, gdybym to dostała w prezencie, to bym się ucieszyła, ale tak jak mówię, ja lubię takie gadżety i sprzęty, więc może to tylko ja, dajcie znać, czy Wy też tak macie. Także ja, słuchajcie, już kończę na dzisiaj pracę tutaj, zamykam laptopa i wychodzę. Thank you.
Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Ja dzisiaj zaczęłam dzień od totalnego relaksu, kąpiel, maseczka, a teraz zasiadłam do komputera i będę planować dla Was filmy. Niedziela jest dla mnie takim dniem, gdzie ja lubię sobie usiąść i przemyśleć, jakie filmy chciałabym w najbliższym czasie nagrać, zwłaszcza teraz, że jest koniec miesiąca, zaraz się zaczyna wrzesień, więc chciałabym przemyśleć, co w tym miesiącu na kanale się pojawi. Więc koniec tygodnia to jest zwykle dla mnie taki moment zbierania inspiracji, zastanawiania się nad tym, co nowego chciałabym zrobić, co w danym miesiącu czy w danym tygodniu chciałabym zrealizować, a jest parę takich rzeczy, które gdzieś tam albo odkładałam, albo akurat teraz na ten miesiąc są zaplanowane, więc zwykle siadam i robię sobie jakąś taką listę filmów, albo listę rzeczy do zrobienia, wpisuję wszystko w kalendarz, w komputerze, czy normalnie w taki ten mój notes od Ella Iconic, bo pytacie często, teraz wyszły nowe, więc muszę sobie zamówić na już nowy rok. Także jeżeli szukacie jakiegoś kalendarza, to ja polecam, jestem bardzo z niego zadowolona. On jest taki tygodniowy, bez dat i wyszły teraz nowe. Także myślę, że dalej będę z tego korzystać, bo naprawdę super mi się sprawdza. Można sobie wpisywać daty. No i tak jak mówię, jest rozkład tygodniowy, czyli dla mnie najlepszy. No i tak, zasiadam właśnie teraz do tego. Zwykle w tle leci YouTube i gdzieś tam nadrabiam sobie filmy. Wiecie, oglądam w tle, a tutaj coś tam sobie robię i tworzę, czasami też montuję, także zabieram się do roboty. Mam nadzieję, że uda mi się zaplanować filmy na cały wrzesień, byłoby dobrze. I lubię też w trakcie zbierać jakieś inspiracje, czasami sobie przeglądam Pinteresta, czasami wracam też do swoich starych filmów, żeby zobaczyć na przykład, co chciałabym zmienić, do czego wrócić, czego na przykład już nie robić. Także fajnie jest sobie tak przejrzeć na koniec tygodnia czy na koniec miesiąca, właśnie co się robiło poprzednio i zaplanować sobie jakieś kolejne kroki. Także ja zabieram się do tego, mam herbatę, odpalone świeczki, więc klimat jest. No i zaraz włączę sobie coś na YouTubie w tle, a po tym wszystkim zabieram się jeszcze za nagrywanie. Także dzisiaj tak trochę relaks, a trochę jednak YouTube'a, więc do roboty. No dobra, słuchajcie, filmy zaplanowane, większość na wrzesień, część na październik. Nie pokazuję na razie, więc zasłoniłam tutaj notesem, ale w każdym razie udało mi się dużo rozpisać, jeszcze nie na konkretne dni, ale no wiadomo, tematy i rodzaje filmów. Jest to świeca z Esti, Leo, bo to są te znaki zodiaku i ona pachnie przepięknie, uwielbiam. Także ja kończę planowanie na dziś, czuję się już taka zorganizowana, nie wiem czy też tak macie, dajcie znać. Ale wydaje mi się, że człowiek od razu, wiecie, inaczej myśli, jak ma rozpisane, no może nie jakoś super dokładnie, ale mniej więcej co którego dnia się dzieje, albo jakie macie spotkanie, czy gdzie musicie być, co musicie zrobić. Teraz Wam nie pokażę, ale mój kalendarz na wrzesień jest cały zapełniony, w sensie każdego dnia praktycznie mam coś wpisane. I czy właśnie w takim zwykłym kalendarzu, czy w tym na komputerze, który się synchronizuje z telefonem, to zawsze mogę sobie zerknąć, mam tutaj włączone i wiecie, jak ktoś do mnie dzwoni, czy gdzieś mam się umówić, to widzę, czy tego dnia mam czas, czy nie mam czasu. Też widzę dni, kiedy mają wejść film, bo nawet jak nie mam jakiegoś konkretnego filmu, to mam zapisane, że tego dnia na przykład chciałabym, żeby był film, więc zawsze mogę kontrolować sytuację. No i jakoś tak człowiek czuje się po prostu zorganizowany, a nie, że tak wszystko, wiecie, na wariackich papierach, bo ostatnio tak miałam, że po prostu już
Nie wiedziałam, co się dzieje, ile ja mam filmów nagranych, czy coś jest zmontowane, czy ja mam co wstawić. I czułam po prostu jakiś taki chaos, więc jak człowiek sobie tak uporządkuje myśli i plany, to od razu chce się działać dalej. Także ja teraz zabieram się za nagrywki. Korzystając z okazji, pomyślałam, że pokażę Wam mój zapas wosków. Tutaj w ogóle jest dyfuzor. Jeszcze nie otworzyłam z tej kolekcji ze znaków Zodiaku. Tutaj mam świeczki, to znaczy to jest puste pudełko po tej świeczce, którą Wam pokazywałam. Tutaj mam jeszcze jedną świeczkę, już nie pamiętam, jaki tam jest zapach. Tutaj jest opakowanie po właśnie takim dyfuzorze z patyczkami, także to zaraz tam schowam. A tu jest, słuchajcie, kolekcja wosków. Jeszcze z 2 czy 3 mam w salonie. Zobaczcie, ile tego jest. Ja je uwielbiam. One w ogóle wyglądają jak czekoladki. Tutaj mamy zawsze opisane. Porzeczka, lilia, bursztyn. To jest właśnie ten sam zapach, co świeczka. Tutaj mamy skorpion, no cała ta kolekcja, kilka jest innych zapachów, ale to zaraz Wam pokażę, to też jest inny. Okej, tu są znaki Zodiaku, a tu są inne zapachy. Tutaj mamy na przykład savory rhubarb, to jest przepiękny zapach, bardzo mi się podoba. Coś bardziej jesiennego, pumpkin bourbon, tutaj mamy kaszmir. Tutaj dalej mamy lily rhubarb, z kolei też fajny zapach, i romantic moments. Mam jeszcze w salonie ten mój ulubiony Simply Elegant, więc mam go w formie wosku i jeszcze zaraz Wam pokażę w formie tego dyfuzora z patyczkami. Miałam też świeczkę, ale już jakiś czas temu wypaliłam, więc no tak to wygląda. Tutaj są te wszystkie zapachy, stoją i co jakiś czas coś wybieram i zmieniam. No trochę tego jest, trochę mi zajmie wypalenie tych wszystkich wosków, ale też nie wszystkie zapachy gdzieś tam trafiają w moje gusta. Fajne jest to, że o, jak tak obrócę, to mogę sobie zobaczyć, jakie tutaj są, wiecie, nuty zapachowe. I co ewentualnie bym chciała wybrać, żeby pachniało ładnie w mieszkaniu. Także to jest akurat przydatne, bo zerkniecie sobie i na przykład chcecie coś wanilia, czekolada, no to od razu można sięgnąć. Także tutaj moje zapasy zapachowe, że tak powiem. I to jest zapach Simply Elegant, czyli właśnie ten mój ulubiony z Estee. Jest naprawdę przepiękny, taki słodki, ale nie przesadny. Właśnie taki elegancki do domu. I długo już te patyczki stoją i jeszcze się tutaj ten płyn nie kończy, więc jestem naprawdę zadowolona, bo ładnie pachnie, a nie zużywa się szybko. Także jeżeli szukacie czegoś właśnie do domu, żeby był ładny zapach, to ja polecam ich świeczki, woski, no i te dyfuzory jak najbardziej. To jest jedna z nowości, ale sprawdzają się świetnie. No i fajnie to też tutaj wygląda. Dobra, słuchajcie, filmu jednak nie nagrałam, bo tak słońce wschodzi, zachodzi i ciężko dzisiaj, więc trudno, bo pomalowałam się w sumie z myślą o tym, że będę dzisiaj nagrywać, ale no czasami tak bywa. Ważne, że udało mi się trochę zaplanować filmy na wrzesień i ponadrabiać jakieś tam inne rzeczy przy komputerze. Ja już się chyba będę z Wami, słuchajcie, żegnać, bo tak naprawdę na resztę wieczoru nic nie planuję, bo już mamy godzinę 18, 19 zaraz. Włączę sobie jakiś film i dzisiaj jest totalny relaks. Nie będę już dzisiaj nic montować, ani nic robić przy komputerze. Zjem sobie jakąś kolację i po prostu obejrzę coś, może jakiś film będzie w telewizji. Także ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i co, do zobaczenia już niedługo. Ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Także buziaki, do zobaczenia. Pa!